Panie trenerze, minimalna porażka w sparingu z Nadwiślanem. A jak pan ocenia grę przeciwko rywalowi, z którym będziemy się mierzyć w sezonie? Jeżeli miałbym oceniać dwie połówki, to myślę, że pierwsza połówka była dużo lepsza. Dobrze wyglądaliśmy piłkarsko, mieliśmy dobre posiadanie piłki, dużo celnych podań, dużo dobrych akcji. Niewykorzystany rzut karny, straciliśmy bramkę po kontrze, gdzie można powiedzieć przeciwnik z tej połówki jak gdyby nie miał aż sytuacji, żeby zdobyć bramkę, jednak tą bramkę straciliśmy. Po przerwie ten obraz gry na pewno nie był taki ciekawy jak do przerwy i było to słabsze widowisko, ale też trzeba przyznać, że to jest tydzień pracy, tak, dużo młodzieży, dużo testowanych zawodników, to nie jest coś, co jest jeszcze monolitem. Myślę, że część zawodników będzie oceniana pod kątem tych testów, część zawodników w najbliższym czasie powinna dołączyć z pozycji transferów i przede wszystkim sparing to są wnioski. Wiadomo, że każdy chciałby taki sparing wygrać, bo to zawsze buduje drużynę. Ale tym razem się nie udało, ale pracujmy i szukajmy tych zwycięstw przede wszystkim w lidze. W ciągu tego tygodnia właśnie, jak trener wspomniał, było sporo testowanych zawodników młodzieży. Czy jakieś konkretne decyzje już zapadły, czy to jeszcze jest kwestia do omówienia? Myślę, że nie. Ja przede wszystkim ten pierwszy tydzień to jest takie dużo pracy wokół drużyny, tak, wokół tego, że kończą się kontrakty, są rozmowy z zawodnikami, też decyzje, czy zawodnicy zostają, czy dogadają się z klubem, ale też w Tychach jest sporo młodzieży, tak, sporo wychowanków, która na ten moment można powiedzieć, że prawie 80% kadry to jest obecnej, którą trenujemy, to jest sama młodzież. Ten tydzień to przede wszystkim była szansa na to, żeby przyjrzeć się każdemu młodemu człowiekowi, zobaczyć, czy to już jest poziom do tego, żeby powiedzmy grać w seniorskiej piłce na poziomie drugiej ligi, czy terminować na razie jeszcze jako zawodnik trenujący. Także tych wniosków jest wiele, ale myślę, że kilku młodych chłopaków na pewno daje ciekawe, pozytywne sygnały. Przez ten pierwszy tydzień trenowaliście ciężko, bo dwa razy dziennie. Czy taki rytm pozostanie w tym kolejnym tygodniu przygotowań? Tak, ten tydzień najbliższy też to będzie taki ciężki tydzień. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu. Przede wszystkim przygotowania są do sezonu. Tak? Drużyna musi być dobrze przygotowana pod względem motorycznym. Jeżeli to ten aspekt szwankuje, to później są problemy powiedzmy z takimi elementami techniczno-taktycznymi. Także przede wszystkim praca, plac budowy, ja tak to nazywam, także wyciąganie wniosków i przede wszystkim budowanie i duża determinacja w tym, co mamy tutaj zrobić.